Znalazłaś kiedyś coś, co można by było nazwać radością? Tak. Myślę, że drugi człowiek, który jest obok, jest dla mnie jakąś radością. Ja myślę, że radości trzeba szukać codziennie w najprostszych różnych czynnościach, chociażby w promieniach słońca. Samo jeżdżenie jest radością, a jak się widzi jakiś trik, to jest szczęście. Dziewczyny się patrzą te sprawy. No, dziewczyny się radzą, że czyli jest wyrywanie lasek. Wieczorem dobrze jest szukać radości i szczęścia? Nie? Od czerwca do dnia. Cała galeria by była wypełniona dziewczynami. Szczęście. Szukać a w tym innym można się szczęścia. Szukasz w swoim życiu radości? No pewnie. A jakiej szukasz? A jakieś propozycje? Nie wiem. Nie, no to na pewno. Macie maskę. Nie no, trzeba sobie ją stworzyć samemu. Taką swoją małą radość. Dla niektórych jest to na przykład rodzina, dla niektórych. Niektórych facet, dla niektórych pieniądze. A czy to jest radość? A szczęście to jest to samo? Nie, to już jest spełnienie. Siostro, czy szuka siostra radości? Poza tą, którą mam, tak, bo zawsze można więcej mieć. Siostro, a w takim razie szczęście. Czy szczęścia można szukać? Tak samo jak szuka się radości? W ogóle jak się ma szczęście do radości? Jest darem i trzeba go każdego dnia przyjmować tak, jak jest dawane. Czyli siostra twierdzi, że jest możliwe znaleźć radość, szczęście i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. Jeżeli jest to dar, jest dawany, to tak. Bo człowiek nawet wobec tego, co jest obok niego, może być ślepy i może tego nie zauważać. Dla mnie radość to jest to, jak zjadę do domu po pracy, nie? I jestem w domu po prostu z rodziną, no to czuję się wesoło i w ogóle to jest radość, nie? No to radość dla mnie w innym sensie to też jest jak człowieku jest sobota, weekend, nie? Mam wolny czas i człowieku sobie walnę jakąś wódeczkę i też jest radość, naprawdę. Bo mam wolny czas, nie stresuję się niczym w ogóle, wiesz o co chodzi, nie? Napiję się spokojnie i to też jest radość, nie? Czy mógłbyś dać taką receptę komuś jak na radość? Jak można osiągnąć radość, tak? Takie szczęście w życiu. Być prostym i pokornym. Być prostym i pokornym. To jest prosta zasada radości. Czy ja wiem? Tak. Tak? I z tego się trzeba cieszyć. I wtedy jest pociecha ducha. Słuchaj, sobota, wieczór, pewnie idziesz na imprezę. No tak, idę na jakąś imprezę. Czy w ten sposób szukasz radości? Czy to jest w ogóle jakikolwiek sposób, żeby znaleźć radość? Nie no, radość to się nosi w sobie albo się ma, albo się nie ma. To imprezy nie mają tu nic do rzeczy. Aha, dobra. Czyli tak, radość masz w sobie, a jak komuś byś miał poradzić, jak tą radość znaleźć, jak tej radości szukać? Różnie, no. Trudno mi tutaj dawać rady. Trzeba samemu znaleźć sposób. Radość? Radość. Radość jest na przykład wtedy, kiedy wypiję sobie kilka piw, potańczę sobie z piękną dziewczyną, wtedy jestem uradowany. To jest radość, moim zdaniem. Nie, radość to brak problemów. Na przykład. A czy jest możliwy taki stan? Odcinam się od szarej rzeczywistości, po prostu nie myślę o tym zupełnie. Tańczę sobie, zamykam oczy i płynę. Dla mnie wtedy jest radość. Szczęście bardziej kojarzy mi się z materialistyczną postacią, czyli nie wiem, pieniądze, karty kredytowe, takie rzeczy. Dla mnie to jest szczęście, nie wiem. Chociaż nigdy tego nie doznałem, bo jestem w sumie, nie przelewa mi się, ale dobrze się bawię. Czy szuka pan może szczęścia? Ja? Szczęścia? Nigdy się na to nie zastanawiałem. Szukanie szczęścia? Szczęście powinno do nas przychodzić. A przychodzi? Ciężko przychodzi.